że śpiewają, że Pan z wami, że Polska, że tu Maryja, Królowa Polski. Jaki to Pan, jak wiecie Państwo, w klubie księgarza jest ten stary, mówią się wydziad, ten Jaśk. A ten Wojtek mówi, że wyrywa normalnie kieliszki ludziom, lampkę, jak coś ktoś, czy się spóźnił, czy jakoś tak, to wyrywa i wyprasza. Także ja nie wiem, tam Elwira chodzi, teraz tak się napaliła, ja mówię, słuchaj, on mi nie wyrywa i ja po prostu nie mam zamiaru tam przychodzić, ale po prostu sama, na samą tę świadomość, że facet wyrywa ludziom kieliszki z ręki, no to zawsze się mówi, wiesz, że proszę, proszę wonnie, ale zanim ktoś wyjdzie, to zdąży sobie dwie lampki wina przechylić. Bo on jest taki chytry, że za kieliszek chwyta i żeby tam czy wyjść, no nie wiem, co on tam robi, ale jest to fatalny facet i ja honorowo, ja nawet tam nie chcę chodzić. Do ostatnich dni panującego systemu twardo stali w obronie Polski, honoru i Boga. Hołdem dla bohaterskich leśników Ministerstwo Środowiska włącza się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Muzeum w areszcie. W więzieniu Mokotowskim przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u. Jest akt powołania muzeum. Szczegóły w naszym dzienniku. Rój jest nieśmiertelny. Premiera filmu o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu. Jak jego oddziały walczyły z czerwoną zarazą? Czy ta historia porwie młode pokolenie? Bliżej ludzi. Mają ciekawą ofertę edukacyjną i gwarancję współpracy z miejscowym pracodawcą. Czy mimo to szkoła zawodowa w powiecie żywieckim zostanie zamknięta? Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. I drodzy Państwo, zanim połączymy się z Poznaniem, to jeszcze jak zawsze tradycyjnie chcemy dziękować pracodawcom. Dziękujemy tym, którzy wspierają Radio Maryja. Dziękujemy Wam za to, że przez Waszą troskę od 25 lat to radio istnieje. Różne były, że tak powiemy, zawieruchy, sytuacje. Dzisiaj, proszę Państwa, nie ma żadnych wystaw, żadnego nic. Marek Zajączkowski mówi, że nie ma na czym zarobić, ani jednego wernisażu. Ja mówię, to 2,5 miliona Warszawa i ani nic. No to dobrze, to siedzi w domu, ta Anita wydzwania, jak do niej dzwonię, to ona się nie odzywa, a potem jak jestem w Buwie, tam trzeba być cicho, ona do mnie dzwoni. I tak się uśmiałam z tego, co ona nagrała, że tyle mam tych telefonów i nic nie warte są. Ja mówię, jaka ty jesteś szurnięta. Ale tak, dzwoniłam do niej, ona nie odzywała się, no to więc mogłam jej powiedzieć, że idź sobie do klubu księgarza, masz te dwie laski, to sobie posiedź w klubie księgarza, jest bardzo miło tak dla tych, co chcą posiedzieć i potem poskubać ze stołu. No nie każdemu da poskubać, bo to jak ktoś się spóźni 5 minut na te promocje książek, no to on jest wściekły. Także wiecie Państwo, Warszawa nie lubi tego Jaśka z klubu księgarza. No ja to dlaczego nie lubię, wiadomo, bo ja nie lubię ludzi takich pazernych, takich chciwych i przez to skąpych też. No nie lubię, po prostu nie lubię. Mnie to, wiesz, ja nie mogę się patrzeć, jak on tak jak Wałęsa kiedyś gadał z tym wąsem takim i ma podobny głos do Wałęsy, z tym, że jest chudy i tak jakby umierał na raka i nie mógł umrzeć. No, to ten Jaśko z klubu księgarza. Jego, no, Warszawa po prostu nie lubi, nie lubi. Ale jeszcze ta Jaśka paryżanka z Carcassonne mówi, coś ty, w tym klubie te schody, te frędzle się zaczepie, się zabije. Się pobije, obije. Co za dziad, mówi, taki niemiły, taki niesympatyczny, takie te poliki ma zapadnięte. Ja mówię, no wiesz, Warszawa żydowska, no to dadzą jemu nagrodę. I ten Artur Łysy mówi,
że a nagrodę dostał jakąś. Ja mówię, no może jeszcze jakieś resztki, bo teraz on już chyba żadnej nagrody. Jak jest ta linia Mysia, to chyba żadnej nagrody nie dostanie. Ja honorowo nie chodzę do klubu księgarza od wielu, wielu lat. No bo nie chcę. Jak się na niego spojrzę, no to cała Warszawa, proszę Państwa, przecież tam jest klub księgarza. Przecież tam jest promowana książka za książką. I tam takie typy przychodzą nieciekawe, że gdyby ktoś z tych typów zobaczył Biblię, bo pokazać mu, pod nos podstawić, to by powiedział co? No to ja przepraszam bardzo. Jak oni się gapią na Biblię i mówią co, no to ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, żeby coś takiego miało miejsce u Świadków Jehowy. U Świadków Jehowy malutkie dziecko bierze, czyta Słowo Boże, rozumie, już głosi malutkie dziecko innym ludziom. Pionierka, pionier, misjonarka, misjonarz, misjonarze. A tutaj, proszę Państwa, jakby tak zobaczył, Moherowa zobaczyła Biblię, to tak. Nie, to chyba dla papieża tylko, to musiałby tu papież przyjechać, przylecieć najpierw. Te Biblię, czy przed nią uklęknąć jakoś tak, obcałować, no bo Słowo Boże trzeba obcałować z każdej strony. Ale co tam w środku jest, to ona nie ma zielonego pojęcia. I taka jest Warszawa, tacy są mieszkańcy Warszawy, nie mają zielonego pojęcia na temat Pisma Świętego. Ale ja mówię przecież o klubie księgarza w dalszym ciągu. I tam tych książek jest tyle powystawianych w gablotach, że wielki wstyd, że Warszawa oczywiście o Biblii nie ma zielonego pojęcia, ale mało to. Biblia w Warszawie jest w śmietniku. No to więc, jak pokazać takiej Moherowej Biblię, to ona... Co? No to ja przepraszam bardzo. Ja dziękuję bardzo. Jeżeli my zielonego pojęcia nie mamy na temat Słowa Bożego Biblii, Holy Scriptures, nie mamy zielonego pojęcia, a chcemy udawać Mormonów, może Anglików, Amerykanów, misjonarzy, jakichś tak, że tu do Polski przyjechali. Także wiecie Państwo, to jest po prostu śmieszne, ale dla mnie to nie jest aż tak bardzo śmieszne, bo dla mnie to jest obrzydliwe. Dlatego no, ja bym sobie nie życzyła chodzić do klubu księgarza, w ogóle dziwię się, bo ludzie protestowali, pisali nawet w internecie. Ale to jak te Żydki tutaj jeszcze dominowały, wiecie, on nagrody dostawał, nagroda za nagrodą, bo się tam przylizywał, bo się tam podlizywał. No typowe groby pobielane. No i ta Eleonora, ta ruda taka, wiecie Państwa, staruszka, ona już sobie tam posiedzi, znalazła sobie miejsce w tym klubie księgarz. I że tam tych kanapeczek się najedzą, bo tam ma trzy służące, proszę Państwa, a on jako czwarty służący. To czyli on tam przychodzi od 9, od 10 już tam szykuje te stoły, układa i dla niego, wiecie Państwo, taka każda promocja książki w klubie księgarza, dlatego Janka, jak on tam się nazywa, Rozyn, to go wie. Rumunka go tak nienawidziła, no bo Rumunka to przynajmniej honorowa jakaś jest, no. Breżniewa on tam w ogóle nie wpuszczał. A po prostu tam Mareczek chodził też jakiś czas. A ja po prostu jego nie trafię. Po prostu nie trafię. Tacy ludzie, którzy promują książkę za książką, powinni być kulturalni, a nie są. Po co chamstwo tutaj ma być? No. I chamstwo, widzicie Państwo, narzuca, na chama, na siłę. Nawet jak tutaj te religie do szkół chcą wprowadzać, ja przepraszam bardzo, ludzie dobrze powiedzieli, przynajmniej wiecie Państwo, że są też ateiści. No, Radio Tok FM tu reklamuje się, no Żydki są ateiści, ateistami. Że są ateiści i dobrze, że tak mówią, bo po co na chama, na siłę ma coś być wprowadzane. To wyraźnie przypomina nam średniowiecze. Średniowiecze i my nie możemy się na to zgodzić, żeby to było średniowiecze, bo słowo zresztą parafianin w słowniku wyrazów obcych przeczytacie, że to jest człowiek ciemny, zacofany, przesadny, przesądny,
I te, Janek Witek też miał mnóstwo takich cech, no bo jak wyszedł z domu, a czegoś tam zapomniał, to gdy się wrócił, to musiał usiąść, no bo gdyby tak przyszedł, się wrócił i nie usiadł, a poszedł z powrotem tam na ulicę, no to byłoby jakieś nieszczęście, tak jak i czarny kot przebiega, nieszczęście, tak jak i tu, to. Przesądny, nawet mówią słownik wyrazów obcych, tłumaczy, że parafianin to jest człowiek bez obycia. No, a są tacy ludzie honorowi, że mogą umrzeć nawet z głodu, ale nie chcą patrzeć się na takiego. Wiecie Państwo, co ten ksiądz, który z głodu umarł za człowieka, który miał tam troje czy pięcioro dzieci, Piątek się nazywał, tak? Proszę Państwa, honorowo postąpił, no ale wiesz, no niestety, to człowiek nie może sobie życia odbierać, to tylko, wiesz, nieszczęśliwy wypadek, jak się stanie, Bóg może odbierać w Armagedonie, ale tak, to nie ma co za kogoś tam, to też niewłaściwe, nie, to nie jest właściwe. No, ale wiecie Państwo, ale jakiś honorowy człowiek, Rumunka też powiedziała, nie będzie chodziła na żadne wernisaże, zwłaszcza, że no na przykład dzisiaj to nie było ani jednego wernisażu, ja tak się popatrzę, na 2,5 miliona i 3/4, przecież tutaj w Warszawie to i tak nie ma świadków Jehowy, no bo świadkowie Jehowy i tak nie chodzą na żadne wernisaże. Świadkowie Jehowy, gdy mają 5 spotkań w tygodniu, to gdzie oni będą chodzić, na jakie wernisaże? Na te głupoty? Jak się tam wdzięczą, powtarzają, a że taka, a że malarka, a że słynna, a że sławna, a jak tutaj przy promocji książek, a że docent doktor habilitowany, ach, to nawet ta boska moja, Bożyszkowska, Sękowska boska, powiedziała, że ona nigdzie nie będzie chodziła. I do kolumny Zygmunta, tutaj do domu literatury. I dalej nigdzie się nie zapuszcza, no bo wiecie Państwo, ta starówka jest obrzydliwa, jest obrzydliwie ciemna tu w Warszawie, tu nie jest Wrocław, tu nie jest miasto kultury. Tu jest takie chamstwo, że ludzi zaczepiają bez powodu, żeby to jeszcze wiecie Państwo. Ale tak gapi się i chce zaczepić. I teraz tak, ty albo się odwracasz, albo coś udajesz, że ten wzrok masz wścibiony w swoją komórkę, coś, czymś jesteś zajęty, bo podchodzą, zaczepiają. Tak jest, takie chamstwo, takie dziady są. No, to jest coś okropnego. I dzisiaj nasza kamera Google też podpatrzyła, no bo to jest ciąg dalszy naszego radia, to FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Kamera podpatrzyła w tym Caritasie na Lubelskiej takie dwa facety, że tak powiem, dwumetrowe i na zupę przyszły, no bo co, bo nie umieją sobie poradzić, prawda? Nie mogą sobie... I tak je i zaczepia innych, je i gapi się gdzieś, staje, gapi się. To jest charakter obrzydliwy i od razu z góry trzeba powiedzieć, dlaczego tym bardziej jest to obrzydliwe. Dlatego, że ci to nie są jacyś ateiści, ludzie, którzy w nic nie wierzą, bo Biblia to mówi nawet o nich bardzo pozytywnie, że nawet poganie, którzy zakonu nie znają, zakon mają w sercach swoich. No, także wiecie Państwo, człowiek, żeby nie kraść, nie zabijać, nie zaczepiać, nie obgadywać, to wcale nie musiał tego wiedzieć z zakonu mojżeszowego, tylko Bóg wszczepił to w serca ludzkie. Każdy człowiek naturalnie, naturalnym sumptem nie powinien kraść, nie powinien zabijać, a tutaj oni pokazują te przykazania. Ja mówię, no i co wy tutaj pokazujecie? Jakiś kikut? Jakiś szkielet? Drugie przykazanie, żeście wyrzucili z Pisma Świętego. Drugie przykazanie, żeście wyrzucili z Biblii. No i co? I się zawaliło. A dziesiąte na dwie części podzielili, że dziesiąte wyszło ani żadnej rzeczy, która jego jest. No to co to za przykazanie, że ani żadnej rzeczy, która jego jest. A gdzie jest to przykazanie o sabacie? No, sabat to my mamy codziennie, bo Bóg uświęcił wszystko. Trzeba ten zakon dobrze rozumieć. Że on nie był Adamowi dany, a więc, że nie był od początku i do jakiegoś czasu tylko był aktualny, do czasów, kiedy Jezus Chrystus nie zniósł tego wszystkiego i daje wam dwa nowe przykazania. Miłuj Boga
nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. I w tym mieści się to wszystko. Także widzicie Państwo, to trzeba było umieć dobrze zrozumieć, że Jezus Chrystus jest tym barankiem Bożym, że te barany, tego było dużo i tych kapłanów też, tego było dużo, ale Jezus jest kapłanem nieprzemijającym. Jest tym barankiem Bożym nieprzemijającym. I to trzeba było umieć zrozumieć, że Jezus Chrystus jako baranek zastąpił te zwierzęta, które składane były w ofierze. No bo niektórzy chcą jeszcze, wiesz, te Żydki chcą jeszcze nawet tutaj przeforsować ustawę na Sejmie, chcieli, żeby składać zwierzęta. Barany i te krowy i to bez znieczulenia. No to przecież daj spokój. Daj spokój. No. Ja nie wiem, ta sumińska doktor też jest przecież przeciwna, chociaż jest Żydóweczką, zdaje się. No nie wiem, nie mam pojęcia. Nie zastanawiam się nad tym, bo mnie to nie interesuje. Ale wiecie Państwo, ludzie widzą, ile jest tego zła. Widzą ludzie, ile jest tej niesprawiedliwości. Ależ w ogóle tej głupoty, ile jest. No. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. I cierpienie staje się wtedy jakby udziałem ludzkiego życia. I dalej Bóg, realizując swoją ekonomię zbawczą, kochając bardzo człowieka, pragnie, widząc jak człowiek cierpi, równocześnie prowadzić go w tym zbawczym planie zbawienia. Pragnąłbym na przestrzeni może ksiąg Pisma Świętego szczególnie wskazać na Księgę Koheleta, Hioba czy Księgę Jeremiasza, które wypowiadają się niezwykle odważnie na temat cierpienia, a może nie do końca dla nas też zrozumiałe wypowiedzi, dlatego że problem cierpienia, który był przedstawiany w Piśmie Świętym, czy człowiek cierpi za swoje popełnione grzechy, czy też człowiek sprawiedliwy może cierpieć. I myślę, że i taki jest przekaz słowa natchnionego w Biblii, sprawiedliwy Hiob, który cierpi, i również zacny Jeremiasz, który ponosi wielkie cierpienia. To wszystko wpływa na rozwój tej całej Bożej ekonomii zbawczej. I ostatnie teksty w ogóle Starego Testamentu, czasy helenistyczne, przyjmują, że cierpienie może pochodzić z wielu źródeł, mieć wiele znaczeń. I też może wszelka próba zgłębienia sensu cierpienia, czy przyczyn i funkcji, jakie ma spełniać cierpienie w życiu człowieka, ono to pojęcie bardzo często przerasta rozum człowieka. I teraz też para w Warszawie, tak miło i tak przyjemnie. Może człowiek podjąć refleksję nad tym problemem cierpienia i starać się je zrozumieć. A szczególnie może teraz zmierzając do autorów Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelii, chciałbym tutaj zwrócić uwagę też w odniesieniu do Starego Testamentu, bo nie wspomniałem u Izajasza o słudze Jahwe, gdzie właśnie w Ewangelii autorzy Ewangelii widzieli w słudze Jahwe zapowiedź Chrystusa. Zapowiedź Chrystusa, który przez cierpienie wychodzi naprzeciw człowieka, i to jest wyjście Chrystusa Pana z inicjatywą zbawienia dla człowieka. Samo rozumienie może cierpienia przez Jezusa Chrystusa stanowi również niezbite świadectwo nadania ostatecznego sensu dla cierpienia w życiu ludzkim, w życiu człowieka. I cierpienie na pewno nie jest jakimś fatum, które miałoby ciążyć nad światem, miałoby
wisieć niejako nad człowiekiem, gdyż cierpienie zostało wpisane w ekonomię zbawienia człowieka. I zadawane ono jest w różnoraki sposób w naszym życiu doczesnym. Mianowicie cierpienie, kto nam może zadawać? Zadaje nam cierpienie przyroda, czy może w samej głębi istoty cierpiącej to cierpienie wynika, czy cierpienie jest też zadawane przez ludzi i zostaje włączone przez Boga. Nazwałbym to w ten sposób, że zespół wszystkich środków, które mają prowadzić człowieka do zbawienia. I śmierci równocześnie został zadany ostatni cios przez Chrystusa poprzez przyjętą ofiarę Syna Bożego na krzyżu. Do tego by należało zmierzać, a przede wszystkim na to zwraca bardzo mocną uwagę również święty Paweł w swoim nauczaniu, odnosząc się do właśnie krzyża Chrystusowego, który męka śmierć Chrystusa, która zbawia, a nie samo na przykład prawo czy obrzezanie, ale w męce, w śmierci, czyli w tym Chrystusie ukrzyżowanym, ten, który w Niego uwierzy i przyjmie Go, ten dostępuje zbawienia. Staje się to jednakże możliwe dopiero tylko wtedy, kiedy dla człowieka, kiedy Jezus wolnością człowieka doskonałego, jeżeli będziemy pragnęli do tej doskonałości dążyć, bez wody, my równocześnie uczynimy cierpienie przedmiotem naszego wolnego wyboru. I co zresztą na ten temat pouczają nas, o czym mówią Ewangelie, Ewangelia czteropostaciowa, czy synoptycy, a także, tak jak powiedziałem, czteropostaciowa, czyli także święty Jan. I na to wszystko wskazuje również okres działalności publicznej Chrystusa Pana. Był to czas bardzo intensywnego nauczania. Chrystus poprzez swoje gesta et verba tak wiele nam przekazał i przyniósł Królestwo, uobecnił Królestwo Boże na ziemi poprzez swoje słowa i czyny. I cała działalność cudotwórcza, chociażby człowiek Jezusa Chrystusa, który jawi się chociażby w Ewangelii świętego Marka, jako ten, który jest cudotwórcą, egzorcystą, uzdrowicielem, wyraźnie jest również naznaczona, jeśli mi tak wolno nazwać, stygmatem, nie wolno, ale nawet trzeba nazwać, stygmatem miłosierdzia. On płacił za mieszkanie. Jest okazywany przez Chrystusa Pana i ofiarą, i zobacz, i tu jest, nie ma nic, żadne nic nie przychodzi, bo każda taka formatu A4, a przede wszystkim głównej przyczyny, na którą zwracają Ewangelię uwagę, a główną przyczyną staje się grzech, czy kwintesencja, jako kwintesencja zła. I przede wszystkim też zwróćmy uwagę, też zwracając się do dzisiejszej Ewangelii, do przekazu trzeciej Ewangelii synoptycznej właśnie, kiedy w scenie, w synagodze, w Nazarecie Pan Jezus obwieszcza, proklamuje swoją misję, to wtedy Pan Jezus, to ty zbieraj się już do wyjazdu. Z księgi Izajasza: Duch Pański spoczywa na mnie i namaścił mnie, abym, i tutaj wymienia Pan Jezus, ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie. Dobrze, na razie się umówimy. Aby odwoływał ruch maski od Pana.
I Pan Jezus dalej... No. Dobra, no to na razie. No, no to trzymaj się, moja kochana, śnieg pada. Nawet uzdrawia w szabat. No, no, no. I w ogóle inne jeszcze uzdrowienia, no, których dokonuje. No, żeby tu jeszcze grało wszystko. Jeżeli Ty przyjedziesz, to kluczyk można odrębić. W Chrystusie, w Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu. No. To jest właśnie samo sedno. No to już skrzydełka szykujemy. Serce, no, no. Ewangelii w krzyżu, no, no, bowiem no, cierpienie obrzydliwie tam, bo to zimno się zrobiło i nagle coś wieje. Tu proszę Ciebie, pod centralnym jakaś kupa ludzi, jakieś miseczki, no, zupę rozdaje. Ja tak przechodzę, patrzę, że nawet nie widać tych ludzi, co zupę rozdają. Tak oblegli, daj mi Boże, już naprawdę, jak tak po centralnym chodzą, to nie mają gdzie. Ale przecież można kupić makaron za złotówkę. A tu Biedronka jest na centralnym, to smalec kosztuje 2,19. A tutaj dalej wzdłuż Jerozolimki, złoty 19. O złotówkę drożej. Jak oni zdzierają na tym smalcu bierzemy nasz krzyż. Ja 2-3 złote, no za smalec, to bym nigdy nie dała. I kupiłam za złoty 19, a jeszcze woszą za 99 groszy, tam woszą na jubilerze. No, także wiesz. No dobrze, to pozdrawiam Ciebie, nie miejmy tej sklerozy, pamiętajmy, że żyjemy. Jak się nazywamy? Żeby do pewnych wątpliwości. No tak, tak. Tak, tak. Oczywiście, no. Skrzydełka szykujemy, no. Na cierpienie, na tę ofiarę. Ty, bo zaroszę, bo to bara żula i sybielska, bo zarobię, już to jeszcze kawkarska, bo dolga niecja, bo zarowa kaskarowa. No pa, pa. I co tam jeszcze słychać pod tym lasem? Co tam jeszcze słychać pod tym lasem? Nie potrafi, bo jest ciężko. Nie chciałbym też narzucać jakoś pytania, tak? Ale może ksiądz profesor najpierw tak jakoś ogólnie z punktu widzenia teologii. No to drugi dzień już pada, znowu zaczęło wiać i lać i będzie nie wiadomo, czy zima nie wróci. Czy zima, o mokro jest, parapet jest mokry, śnieg z deszczem sypie i to nawet widać. No, śnieg z deszczem, Saska Kępa. To był maj, pachniała Saska Kępa, szalonym zielonym zębem. Od strony moralno-duchowej właśnie. A jeszcze, bo on nie był jeszcze, dopiero jutro. No, także wiesz. Cierpienie jest złem. Złem, które dotyka człowieka. Także szybko skrzydełka szykuje. No to nie ma harosia, bo... I tylko człowiek potrafi przeżywać w sposób świadomy. Nawet jeżeli nie dotyka nas dzisiaj jeszcze cierpienie, to jesteśmy świadomi tego, że cierpią inni, jesteśmy świadomi tego, że my za jakiś czas prawdopodobnie cierpieć będziemy. I taka perspektywa już może budzić w człowieku lęk. Może budzić w człowieku nawet bunt. Może budzić w człowieku pytanie, dlaczego? Jak widzimy cierpiące małe dziecko, to takie pytanie jest nieuniknione. Dzisiaj rozmawiałem z jedną lekarką, mówi, w nocy decydowali o strasznie ciężkiej operacji małego dziecka, które prawdopodobnie ta operacja no, nie przyniesie spodziewanego skutku, ale jest ostatnią deską ratunku. I pytanie w takiej sytuacji, pytanie dlaczego jest pytaniem nieuniknionym. Tych reakcji na cierpienie już aktualnie przeżywane, czy cierpienie, które może być w jakiejś tam perspektywie reakcji ludzkich może być bardzo wiele i bardzo różne. Od takiego mechanizmu wyparcia, przecież ja nie mogę cierpieć, to mnie to choroba nie dotknie. Przez mechanizm ukrywania, chociażby po to, żeby bliskim nie robić przykrości. Przez mechanizm poddania rezygnacji, przez akceptację pozytywną, przez nieodpartą wolę walki i tak dalej. Kolejność tych reakcji może być różna, może być wręcz dowolna. Cierpienie jest złem dla osoby ludzkiej. Wobec tego powstaje pytanie, zwłaszcza w kontekście naszego przewodniego hasła cierpienie, a krzyż Chrystusa jako symbol największej miłości, jako największego dobra. Powstaje pytanie, czy w doświadczeniu ludzkim, takim duchowo-moralnym, takie zło cierpienia może mieć w jakąkolwiek wartość.
Możemy próbować odkryć te wartości na różnych poziomach. Możemy próbować odkryć wartość najbardziej taką, na poziomie najbardziej banalnym, powiedziałbym. Mianowicie cierpienie, ból fizyczny jako sygnał choroby. Boli nas w prawym boku, to znaczy, że coś się z wątrobą dzieje. Gdyby nie ten ból, to byśmy o tej chorobie nie wiedzieli. Tak, ale to, tak. Co znamy, jest dosyć, powiedzmy, wartość względna. Nas najbardziej, mnie jako moralistę, interesuje ten wymiar duchowy cierpienia, w którym człowiek sytuację cierpienia, i tu bardzo mocno chciałbym podkreślić, może przeżyć jako wartość duchową i odkryć pewne wartości duchowe takie jak musimy sobie zdawać sprawę z tego, że żeby zbudować solidarność z drugim człowiekiem, jak w tym czucie, jak trochę inaczej przewartościowanie świata, hierarchii wartości, przyporządkowanie świata wartości, jak wdzięczność, wiele innych tego typu wartości duchowych, moralnych, sytuacji cierpienia możemy odkryć. I znamy z pewnością ludzi, którzy dotknięci chorobą nagle patrzą na świat i na życie zupełnie inaczej. Prawdopodobnie, gdyby nie cierpienie, nigdy by takiego poglądu na życie w sobie nie wyzwolił. Do 50%. Nawet jeżeli, wreszcie najwyższy poziom, który jest tutaj dla nas tematem głównym, to jest przerywanie cierpienia w perspektywie religijnej, gdzie krzyż jest tym pojęciem, które spiega cały ten wymiar tego problemu. Namawiać do podwyżki podatków. Cierpienie może być, musimy patrzeć na cierpienie jako na doświadczenie własne, ale też musimy patrzeć na cierpienie jako na doświadczenie cudze. Ludzie, którzy obok nas są ludźmi cierpiącymi, i wtedy pojawiają się pytania o naszą powinność wobec tych ludzi. Taki wymiar moralny w sensie ścisłej powinności. Gdzie można najkrócej, jak tylko można to streścić, powiedzieć, człowiek cierpiący ma prawo do walki z bólem i cierpieniem, a ci, którzy są obok niego, mają obowiązek te walki z bólem. I tutaj zwracam uwagę jeszcze na jedno. Postawiło się pytanie, czy człowiek powinien łączyć cierpienie z krzyżem Chrystusa. Bałbym się osobiście taką normę postawić, ale jest do tego wezwany. Dlatego, że taka perspektywa przeżywania cierpienia jest niewątpliwie czymś, co wyzwala człowieka beznadziejności cierpienia. Kiedy wiadomym jest, że wszystko się kończy, to perspektywa krzyża nie kończy, tylko perspektywa krzyża otwiera to doświadczenie na zupełnie inny poziom. Natomiast ja chciałbym tu schodzić, bo to raczej jest już ściśle medyczny wymiar sposobu, zakresu i innych jeszcze uwarunkowań walki z cierpieniem, ale może jeszcze rozmowa do tego tematu wrócimy, ponieważ uprzedzając mnie, to jak gdyby perspektywa cierpienia jako złączonego z krzyżem Chrystusa nie jest, jak czasami się zarzuca chrześcijaństwu, głoszeniem cierpiącnictwa. To jest coś, co może być nadaniem nieuniknionemu cierpieniu sens, a nie jest poszukiwaniem cierpienia. Chrześcijaństwo nie głosi poszukiwania cierpienia. Dziękuję bardzo. Pana doktora pulmonologa, ale człowieka, który przede wszystkim ma bardzo bliski kontakt z ludzkim cierpieniem. Panie doktorze, no takie pytanie moje, jak reagować na to cierpienie ze strony lekarza? Wiadomo, że trzeba mieć ulgę, tak? Ale poza tym, jest pan też przewodniczącym Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich w tym oddziale wielkopolskim.
Więc też ta nauka Kościoła, nauczenie Kościoła nie jest wam, lekarzom, zrzeszonym, tym towarzyszeniem Ojca. Jak z doświadczenia takiego bardzo osobistego, prywatnego podejść do cierpienia? Jaką radę ewentualnie Pan pastor nam przekazać? Jak to cierpienie traktować, jak je przyjąć? Myślę, że jako osoby pracujące w szpitalach wśród chorych stajemy się przede wszystkim świadkami cierpienia. Takimi świadkami, którzy są nim bardzo ośmieleni. Oczywiście, jeżeli żyjemy w nurcie życia wiary, próbujemy tak żyć, to powraca myśl o tym Chrystusie. To doświadczenie, które jest dane z jakąś codziennością, to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem w takiej sytuacji granicznej. W sytuacji często ekstremalnej, której decyduje się w sprawie życia, decyduje się w sprawie zdrowia. I pierwsze wrażenie i pierwsza reakcja to jest przede wszystkim onieśmieleni niczego. Trudno tak raz albo znajdował się, albo będzie się znajdował w przyszłości takiej sytuacji granicznej. Ja też dotykając pacjentów w sytuacjach ekstremalnych, też przede wszystkim kieruję się moja myśl świadcząca nie samego, bo o tym, w jaki sposób, w jakiej mierze będziemy umieli przeżywać daną sytuację. Muszę powiedzieć, że stosunkowo rzadko cierpiący chorzy, które z nich wystaje, umieją zareagować, czy wyrażają wprost, że oferują swoje cierpienie razem z Chrystusem, że odczuwają niesienie krzyża, które Chrystus daje nam kiedyś w przyszłości. Natomiast spotkałem w niej szereg osób, które wiary nie ma, łatwość komunikacji czy łatwość wyrażenia tej swojej solidarności z Chrystusem. Przypominam sobie jedną z koleżanek poznańskich lekarek, która miała 5-6 lat, która wskutek choroby postępowała się na choroby raka kości. Umierała przez kilka tygodni i miesięcy. Ona przed tym miała wyrazić to, że każdego dnia ucierpi z Chrystusem. Nie wiedziała, dlaczego się czyni, nie wiedziała, dlaczego ból fizyczny, opuszczenia duchowe, ale jedyną racją, jaką miała wyrazić, było to, że Chrystus przyszedł w sposób solidarny z nami podobną drogę. Taki to jest ostateczny argument, argument wiary, który chyba jest w obliczu zupełnie innych, niezrozumiałych argumentów, na pewno niezrozumiałych. Jeżeli Chrystus umiłował człowieka, doświadczył cierpienia do śmierci, to jest to gwarancja i nie tylko ja możliwości jego zjednoczenia i odnośnienia. Lekarka umierająca miała to bardzo, bardzo dużo do przyjaciół, bardzo dobrze radzić. Ale myślę, że bardzo wiele osób przeżywa podobny sposób cierpienia. Cierpienie w związku z tym sposób milczący często zupełnie nie spodziewa. Uświadomiłem sobie, że kabinet, na co dzień przyjmuję, przewieźliłem obok krzyża dwie żałoby. Dwa nie fotografie. Pierwsza fotografia jest to fotografia cierpy, zbawiącą tego dziecka. Matka, która na której kolanach umierający Marcin Chrystus jest zawarty. A druga to wizerunek całunu koryńskiego, umęczony twarzy Chrystusa. Zawsze obok cierpienia bardzo trudno pewnie wnikać w sytuacje, które czasami związane są z buntem, czasami związane z niezrozumieniem.
ale wiele osób, myślę, ma tę łaskę przeżywania łączności z Bogiem, tego doświadczenia ekstremalnego. To, co jest przeczytanie najbardziej takim wyrazistym, ekstremalnym naszym doświadczeniem, to jest przespotkanie drugiego człowieka, poszukiwanie Boga, próba dotknięcia rzeczywistości Bożej. I cierpienie chyba jest taką rzeczywistością, która najbardziej odsłania, ale też najbardziej umożliwia te łaskę spotkania z Bogiem, z Chrystusem, Chrystusem, może na niektórych sposób bardzo wyrazisty, na innych bardzo nieśmiały. Ale też na spotkania z drugim człowiekiem. Przecież zostając doświadczając ekstremalnego cierpienia drugiego, stajemy jako w nagiej pracy, bez żadności, bez silności. Jako lekarz wiem, że czasami można wyleczyć, ale bez silności nie można też oczekiwać bardzo wielu osób. Część osób współczesnych życzy, że nie mogą być przeładna, że te oczekiwań życzy może być w stosunku do lekarza, do profesora medycznego może być wdrożona, ale często nie. To spotkanie, cierpienie odsłania możliwość spotkania z drugim człowiekiem. Także podsumowując, wydaje się, że to, co możemy, to przyjmijmy jako nieśmiały, dotykający czy akademicy cierpienia, to być w sposób zasłuchany i milczący. Ofiarować biednotę. Mimo pośpiechu, mimo lęku, krzyżykiem spędziłem czas, że dotykałem bardzo wiele tych ludzi w kościele. Chociaż w stronę każdej spotkanie było oczywiście większość to były spotkania banalne, bo też miał infekcję układu oddechowego, środki zdrowia, połowa poznania tych kilka razy dwóchka, z grypą, z innymi infekcjami. Ale były też sytuacje takie, kiedy musiałem przekazywać pomyślne zadania. Jak to uczynić, gdy aparatu pulmonolog spotykał się nieraz z pacjentami takiego punktu? Był taki moment, w którym myślałem, że usłyszał 7 zarzutów, że dotyczy poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych, a jeden zadaje nieprzyjemne w skarbowym części swoich dochodów do mieszkania polityka wyższej, jak i centralnego grantu korupcyjnego. Stan Andrzej B. podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania wyjaśnień i przyznał się do winy. Pewnie to pozostaje. Dzień słowy na pewno jest nie za dużo łatwo. Jako współuczący w życiu jednego z większych szpitali poznańskich, teraźniejszego szkolenia gdańskiego, bardzo mocno wyczuwa. Pewnie wierzę, że duża część osób wrażliwych, które tutaj pracują w szpitalu, szpitalach, ambulatoriach, wyczuwamy, że nasze szpitale, miejsca te są swego rodzaju sanktuariami cierpienia. A też w obecności krzyża, w obecności Chrystusa. Jeśli w jakimś punkcie... Na Słowo Boże mówią co? No to wtedy... Trzeba częściej na tę mszę chodzić swoje, to może ksiądz w końcu powie. Oto Słowo Boże, kłania się, całuje to, nosi, czci. No i co z tego? Oto Słowo Boże. Ale ten dramat opuszczenia musi być przeznaczony w takim sumie, że milczące odesłanie jest wypełniane. I tu może na końcu jedną uwagę zanieść na jedno rzeczywiście spotkania, które się dokonuje, bo dla mnie też jako dla lekarza wszystkie działania w sposób, że tylko dla spotkania. Tym, co najbardziej może łączyć nas jako ludzi, jest wspólne spojrzenie w stronę Pana Boga, wspólna modlitwa z duchowym, wspólna obecność, wspólne z drugim człowiekiem, albo spojrzenie w oczy, albo odwrócenie oczu w tę samą stronę jest czymś, co potrafi zmienić w pewnym sensie
świetle dnia. Nikolski Pol, chcesz ukazać jakąś perspektywę, która przez łzy, piękny szpiet, krytyczny, twarzy umęczonej całą tradycją, jest w stanie wnieść w nas jakąś radość życia w obecności wielkiego. Z Agencji Nieruchomości Rolnych Anna Stojanowska, która sprawowała nadzór nad obiema placówkami. Wszyscy nie wykluczają także oddzielnych pozwów o zniesławienie. Gospodarzowi tego miejsca. W ciągu dnia na krańcach północno-zachodnich nieco przejdzie śnieg i tam nie będzie padać, poza tym opiekunem bardzo chmur i znowu deszcz ze śniegiem. W termometrach najcieplejszym momencie dnia w Białymstoku, Kroniu, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu 1 stopień, a 3 w Warszawie 2, w Mieście 3 stopnie, w Gminie, Kielcach, Katowicach i Szczecinie 4, a w Krakowie 5 stopni. I ta liczba tych podziękowań tam kilku lat dosłownie jest ogromna. Ja wiem, że pewne tajemnice też w nich są zawarte, natomiast chciałbym zapytać o to, w jaki sposób tutaj ci pielgrzymi, którzy przybywają, przychodzą do sanktuarium krwi Pana Jezusa, czyli związanego z cierpieniem, z męką Jezusa Chrystusa, w jaki sposób oni świadczą o pomocy rozważania męki pańskiej, czy nie wiem, nie chcę teraz tutaj wymyślać, ale oddając głos księdzu Krzysztofowi, chciałbym właśnie zapytać o to, czy w tych świadectwach jakieś światło dla nas, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy, przysłuchamy tej audycji, można byłoby znaleźć. Sanktuarium ma wyjątkową dedykację Najświętszej Krwi Pana Jezusa i dedykację całej męki pańskiej. I to zobowiązuje gospodarza, żeby bez przerwy być czujnym w tym temacie i pogłębioną duchowością starać się wyjść naprzeciw oczekiwaniom pielgrzymów. Muszę ze wstydem powiedzieć, że kiedy arcypasterz kierował mnie tutaj, no takiej duchowości pasyjnej nie miałem w sobie. Natomiast miałem duży bagaż własnego cierpienia, swoich doświadczeń i to na pewno bardzo pomogło już na początku, a później starając się wyjść naprzeciw w tej pogłębionej duchowości, zwłaszcza kultu Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Pamiętam, że w seminarium akurat te tematy może nie były tak szczególnie rozwijane poza podstawowymi informacjami, a to miejsce no, zobowiązuje przez dedykację i wyjątkowość historii tego miejsca. Pielgrzymi, którzy tutaj coraz liczniej przybywają, starają się znaleźć to, czego nie mają w domu, czego no, też nie otrzymają w pełni może w przychodni albo w szpitalu. No, trudno też oczekiwać od przeciętnego człowieka, żeby wykazywał się tu nadzwyczajną znajomością ksiąg natchnionych. Najczęściej to są ludzie prości, ale no, przepełnieni pragnienie, potrzebą pomocy. I to, co pięknie powiedział ksiądz moralista, właśnie oni tutaj przybywają, żeby wyczuć solidarność z nimi. A więc prostym gestem i zachowaniem już u wejścia do kościoła można i tak staram się ich powitać indywidualnie, żeby czuli, że przychodzą do miejsca, do Pana, ale też i ksiądz jest dla nich tutaj otwarty, ma być takim przedłużeniem rąk Pana Jezusa i całego ciała Pańskiego. Współczucie, to co też ksiądz moralista wyraźnie powiedział, oni tutaj, kiedy są tak powitani indywidualnie, to po krótkiej chwili chcą przedstawić, co w nich jest, co ich trapi. Często to są cierpienia fizyczne, ale niemała liczba jest poranień. Z tego wynikają od wielu lat spraw niezałatwionych, krzywd wyrządzonych, czy przez siebie, czy przez drugą osobę. Na takiej krótkiej rozmowie już otwierają się i czekają na to dobre słowo, że ja to
Przede wszystkim słucham, tu pozostali moi szanowni rozmówcy też o tym mówili, trzeba mieć postawę słuchania. A kiedy już z tym się uporamy, to wspólna modlitwa, czyli liturgia w tym sanktuarium jest wyrazem naszej ogromnej wdzięczności każdego indywidualnie i wspólnotowo, tak jak licznie jesteśmy obecni na liturgii codziennej. Tak w moim zamyśle jest, może to zuchwałe stwierdzenie, ale każdy tu przychodzi ze swoim krwiobiegiem, który jest w lepszej czy gorszej kondycji i chcemy ten krwiobieg, taką transfuzję otrzymać od Pana Jezusa, ale też, żeby Pan Jezus wziął od nas to, co takie trudne i takie bolesne i takie raniące. Więc taka jest tutaj takie postępowanie, jednocześnie przyciąganie tego miejsca, tak jak wspomniałem w kazaniu, historyczne i ta historyczność zobowiązuje, bo tutaj Najświętszy Sakrament został tak bardzo zuchwale sponiewierany w sposób świętokradzki i dlatego przyciąganie dzisiaj, teraz no jest też dobrym świadectwem, jak ludzie potrzebują tego ukojenia i szukają właściwego miejsca. Myślę, że Golgota Poznańska, albo jak powiedział ksiądz Treter, Poznańska Jerozolima jest tutaj no, najlepszym miejscem i niepowtarzalnym w przeżyciach. Świadectwa, które są tutaj składane na piśmie, no, obejmują różne sprawy, zagadnienia. Najczęściej to są choroby, poważne choroby, zwłaszcza nowotworowe, o których ludzie wspominają, piszą i proszą o modlitwę, ale też niemałym balastem są codzienne kłopoty, zmartwienia, doświadczenia, próby egzystencjalne, rodzinne. O tym szczerze piszą. A kiedy nasza modlitwa trwa, zwłaszcza w czwartek, w kaplicy, gdzie dokonał się cud eucharystyczny, to też obserwujemy ogromną życzliwość i łaskawość Pana Jezusa. Tak jak wspomniałem, w przeciągu 3 lat zostało złożonych tutaj 16 tysięcy próśb, z czego 1400 zostało potwierdzone na piśmie jako odebrana łaska. To są setki wód składanych każdego tygodnia za szczególną łaskę, za cud. Więc tak to w kategoriach tego świętego miejsca przyjmujemy cierpienie, tak jak też pięknie tu powiedział ksiądz moralista, żeby to nie było cierpienie. Przyjmujemy cierpienie. Przecież jeżeli Adam i Ewa zgrzeszyli, to cierpienie nie jest jakieś coś takie, żeby to było do przyjęcia. My to możemy znieść, ale przyjmować z radością to chyba raczej nie. No. Także wiecie Państwo, ludzie mają te średniowieczne, a na świecie zbożny pobyt. Telefonicznie z nami się połączyli i by też podzielili się świadectwem swojego cierpienia, czy po żywocie rajski przebyt. Oni mają to, że człowiek jak cierpi, to lepiej. Przypomnę temat, Twoje cierpienia, krzyż Chrystusa. Czy też zadali pytanie, jakieś konkretne może. To, oczywiście to nie jest poradnia lekarska. Pan Gonzales. Chodzi o to, by ubogacić również ten czas rozmów niedokończonych. I podam numer telefonów, ponieważ są one inne niż zwykle, bo dzwonimy dziś do Poznania. Dwa numery telefonów. Kierunkowy to 61 i pierwszy telefon 852 32 66. Powtórzę, 852 32 66, a drugi numer 897 48 18. 897 48 18. Kierunkowy raz jeszcze powtórzę, do Poznania 61. Wszechmocny.